PiS powinno stracić subwencję, dlatego że niewątpliwie kampania była prowadzona nieuczciwie. Davos przecież oceniono prezydenta Dudę jako 11 w parszywej 12, czyli takich dyktatorów, zamordystów. To niech wetuje, no to w końcu całe społeczeństwo go znienawidzi i już on chyba na taczkach go wywiozą przed końcem kadencji. Prezydent Duda moim zdaniem powinien być absolutnie postawiony przed Trybunałem Stanu za to, co robił w czasie swojej kadencji. Tak głosowali tak z obłudy. Pani profesor, no a to jest pani opinia. Oni uważają, że oni bronią wartości konserwatywnych. Że ich matki, żony i kochanki robiły sobie skrobanki. Witam bardzo serdecznie panią profesor i czy Dzień się dobry. Słyszymy? Słyszymy bardzo się. Bardzo dobrze się słyszymy. Słyszymy się bardzo dobrze. Pani profesor, jak to pani profesor sama o sobie mówi, jedna z ostatnich polityczek SLD dzisiaj w Polsce, ale już tak przechodząc do meritum, to czy uważa pani rzeczywiście, że PiS może stracić subwencję z PKW, bo wiemy doskonale, że w skali 4-letniej kadencji to będzie kilkadziesiąt milionów złotych, które PiS może stracić na działalność swojej partii. Tak, uważam, że czy może, tego nie wiem, natomiast powinien, PiS powinno stracić subwencję, dlatego że niewątpliwie kampania była prowadzona nieuczciwie, wykorzystywano środki, których w kampanii wyborczej wykorzystywać nie można. To były środki z różnych ministerstw i robiono sobie kampanię właśnie pod pozorem reklamowania jakichś działań ministerstwa. Także było to działanie jak najbardziej niewłaściwe, łamiące prawo i PiS moim zdaniem subwencję powinien stracić. Z tym, że tak bardzo nie straszmy, dlatego że może stracić najwyżej 75% subwencji z tych 100 milionów, więc jeszcze 25 milionów na 4 lata zostanie. Poza tym, gdyby nawet moim zdaniem PiS stracił subwencję, no to z tych oskarżeń premiera Tuska wynika, że będzie miał z czego sobie dokładać, więc biedy nie będzie cierpiał. Natomiast już były takie nawet głosy, że wystarczy, żeby każdy członek Prawa i Sprawiedliwości płacił miesięcznie 37 zł składki, to całe 100 milionów już sobie odbiją. I myślę, że gdyby tak rzeczywiście się stało, to PiS mógłby nawet na tym bardzo wizerunkowo zyskać, no bo ponieważ mówiłby, że wszystkie partie łącznie z Platformą, PSL-em, Trzecią Drogą, a więc Polską 2050, są finansowane z budżetu, a tylko nas finansują nasi członkowie. My pieniędzy budżetowych nie dostajemy, nie potrzebujemy i sobie poradzimy bez nich. Także, no, jak to się mówi, każdy kij ma dwa końce, więc z jednej strony byłoby to rzeczywiście uderzenie w PiS, odebranie pieniędzy, chociaż myślę, że jeżeli do tego dojdzie, to to będzie nie więcej niż 30-40% tej subwencji, także jeszcze 60-70 milionów w ciągu 4 lat PiS dostanie, ale PiS mógłby to też bardzo propagandowo wykorzystać. No w kontekście tego braku subwencji to trochę nomen omen Kukiz 15, natomiast no właśnie, z drugiej strony oprócz tego, tej kwestii krajowej, czy nie obawia się pani takiego scenariusza, że PiS w kontekście zebrania nawet części subwencji będzie mówił, że w Polsce próbuje się zagłodzić opozycję, że stara się jej uciszyć, ją uciszyć, tak, w jakiś sposób, zamknąć jej usta i nie tylko zyska na podwórku krajowym, ale również trochę może na europejskim, bo doskonale wiemy, że no, europejska scena polityczna też nie jest jednolita i też nie każda się zgadza z nową władzą w Polsce. Tak, oczywiście partie populistyczne, partie nacjonalistyczne, prawicowe
odżywają również na zachodzie Europy i w Unii Europejskiej, no mają coraz więcej niestety do powiedzenia, ale ciągle jeszcze nie decydują o tym, co się dzieje. No a w Davos przecież oceniono prezydenta Dudę jako 11 w parszywej 12, czyli takich dyktatorów, zamordystów, trochę krętaczy, ludzi, z którymi w gruncie rzeczy nikt się nie liczy i nikt ich poważnie nie traktuje. Więc cokolwiek PiS powie, to oczywiście będzie to jakaś tam woda na młyn, ale słabo lecąca, tak właściwie ledwo, ledwo ciurkająca, dlatego że poważni politycy, którzy rządzą Unią Europejską, którzy rządzą no chociażby we Francji, w Niemczech, we Włoszech, to w Belgii, zresztą we wszystkich krajach, no w Hiszpanii, Portugalii, to nie będą tego poważnie traktować. Nie mówiąc już o, no, o demoludach, to tutaj może takie większe poparcie będzie, ale to ze strony Węgier najwyżej. Natomiast chyba raczej tak nie znajdzie PiS poklasku. No właśnie, to z jednej strony jest ta sytuacja, a z drugiej strony, czyli kiedy słyszy pani tę kwotę, 100 miliardów złotych, nawet przez 8 lat, to jest bardzo dużo pieniędzy, tak jak powiedzieliśmy, 10 pociągów pełnych pieniędzy. W związku z tym, czy uważa pani, że ta kwota jest trochę przeszacowana, z czego to może wynikać? Bo tutaj mamy to porozumienie ministrów, mamy huczne zapowiedzi, tak, rozliczeń, wniosków do prokuratury. A nie obawia się pani na przykład, że kilka miesięcy minie, albo nawet rok, dwa, się okaże, że taki kapiszon, że nie ma żadnych poszlak, że to jest jakaś może opinia i zaczną się pytania, czy no, ktoś nie przeszarżował. Znaczy mam wrażenie, że te 100 miliardów to jest taka troszkę kwota, mi od razu się nasunęło skojarzenie z tymi 6 bilionami, które PiS chciał od Niemiec w ramach reparacji i o których wiadomo, że nic nie dostanie. Te 100 miliardów też mi się wydają takim chwytem marketingowym raczej, no bo tak, 37 miliardów, to nie brzmi atrakcyjnie. 72, a 100 miliardów, no 100 miliardów to rzeczywiście. Chociaż tak naprawdę statystyczny Polak nie bardzo wie, co to znaczy 100 miliardów. Gdyby to było 100 tysięcy, no może milion, to bardziej przemawia do kieszeni i do wyobraźni niż 100 miliardów, bo to są pieniądze naprawdę niewyobrażalne. Natomiast tak naprawdę, no to oczywiście usłyszeliśmy, że już skierowano zarzuty w stosunku do 61 osób, kolejnych 151 spraw jest jakby na wykończeniu, na ukończeniu, że w stosunku do 90 różnych podmiotów toczy się postępowanie, ale że na razie takie konkrety dotyczą 5 miliardów złotych. I mnie się wydaje, że właśnie po tych 5 miliardach przekonamy się, jak to będzie funkcjonować, dlatego że jeżeli w relatywnie krótkim czasie PiS odzyska te 5 miliardów pierwsze, no to będzie zapowiedź, że może i kiedyś dojdziemy do 100 miliardów, bo to może w przyszłym roku już będzie 8 miliardów, a w następnym 10 miliardów. Ale ja czekam spokojnie na te pierwszych 5 miliardów, o których premier Tusk mówił, że no one są już takie, że tak powiem, prawie na widelcu. No to czekamy na spełnienie obietnic w związku z tym, aczkolwiek zwłaszcza, że to jest dosyć istotne, dlatego że Polacy, którzy głosowali na koalicję 15 października, no wśród tych 100 konkretów mieli oczywiście było kilka rozliczeń, tak, i tak. To jest dla ludzi ważna kwestia, w związku z tym też trzymamy za słowo nową władzę w kontekście tego, żeby sama nie popełniała różnych grzechów i grzeszków, ale pani profesor, mamy teraz pierwszy telefon na linii, o ile dobrze wiem, także spróbujemy teraz połączyć się z naszym widzem, który ma jakieś pytanie, w związku z tym dobry wieczór, z kim mamy przyjemność.
Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam serdecznie, Mariusz z Rybnika. Czy mnie słychać? Słychać, więc czekamy na pytanie. Dzień dobry pani profesor. Ja obserwuję pani profil bardzo regularnie. Ostatnio nawet napisałem takie zdanie, które mnie pani troszeczkę, że tak powiem, poprawiła na swoim profilu, bo kwestia była tego typu, że no niech mają kobiety za swoje, skoro głosowały tak, jak głosowały w sprawie aborcji, to niech teraz cierpią. No, pani profesor na pewno pamięta odnośnie tego, że należy współczuć i tak dalej, to pani profesor mi tam troszeczkę sprostowała, ale pytanie mam troszeczkę z innej beczki do pani profesor. Chciałbym się zapytać o kwestie związane ze sztuczną inteligencją. My na chwilę obecną widzimy bardzo szeroki rozwój tej sztucznej inteligencji, jak również nazwijmy to kreowanie rzeczywistości, memów. Przeciętny Polak, Polka, ja, zwykły widz, telewidz, nie jesteśmy w stanie czasami pracując po 8, 10, 12 godzin, przychodząc z domu, odróżnić prawdziwych wiadomości od fejkowych, od na przykład tego, że nie wiem, papież ubrał nową kurtkę Versace i tak dalej, jest pokazywane, że tam gdzieś chodzi i tym podobne. Są to jakieś symulacje, albo na przykład widzimy Jarosława Kaczyńskiego śpiewającego jakieś piosenki, dosłownie głos się zgadza, barwa się zgadza, a on śpiewa, no nazwijmy to przysłowiowo jakieś lewackie hity. To jest oczywiście pewną sprzecznością, pani profesor się na pewno uśmiecha w tym momencie, ale kwestia jest tego typu, czy rząd obecnie w Polsce przewiduje zabezpieczenie jakiekolwiek tego, no niestety niebezpiecznego zjawiska, które się pojawia, które no niestety dotyczyć może każdego z nas. Ja nie mówię, że teraz, ale w przyszłości. Jeżeli władzę przejmie na przykład znowu Prawo i Sprawiedliwość, załóżmy, czysto teoretycznie, będzie można kompromitować polityków, fabrykując jakiekolwiek dokumenty, dowody. Przecież to jest idealny chwyt na to, żeby można było no, po prostu wyrzucić kogoś z życia społecznego, naznaczyć go, nazwijmy to oczywiście literacko, szkarłatną literą na czole. I w tym momencie taka osoba już do końca życia będzie miała, że tak powiem, no niestety, ale przypiętą łatkę na przykład pedofila, gdzie oczywiście nigdy nie jest winna, albo na przykład jakiegoś zdrajcy, pomawiacza, zoofila, no coś, co jest najgorsze, ponieważ no, dzisiaj sami widzimy, że no niestety nawet dziennikarze po słynnej, że tak powiem, oczywiście tu nie przez AI wyprodukowanej kompromitacji, nazwijmy to przez tego słynnego dziennikarza stanowskiego, czy jakoś tam, mieliśmy okazję zobaczyć, że no niestety ludzie po prostu nie odróżniają rzeczywistości od że tak powiem, faktu, od bzdury jakiejkolwiek. Czy w związku z tym jesteśmy w stanie jakoś zapobiec, żeby nie doprowadzić do tragedii? No, to jest moje jedno pytanie. Nie chcę zabierać czasu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pani profesor, pozdrawiam. Bardzo rozbudowane pytanie. No i bardzo ciekawe. W związku z tym oddaję pani profesor głos. Pytanie jest bardzo ciekawe, tylko musimy sobie uświadomić, że to nie potrzeba sztucznej inteligencji. Hejt, fake newsy były bez sztucznej inteligencji. Były tworzone no, chociażby przez urzędników i osoby zatrudnione w Ministerstwie Sprawiedliwości poprzednim u ministra Ziobry. Pan Piebiak, o ile pamiętam, sędzia, no to właśnie miał całe takie stado tych hejterów. Także to się po prostu dzieje niezależnie od sztucznej inteligencji. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no to ona chyba w tej chwili ciągle jest w powijakach. Siedzieliśmy ostatnio z moim mężem w gronie przyjaciół, no i tak dla żartu ktoś zapytał, właśnie włączył tę możliwość, żeby sztuczna inteligencja odpowiedziała. Mój mąż ma na imię Bolesław. Kto to jest Bolesław Senyszyn? I odpowiedź sztucznej inteligencji. Postać fikcyjna stworzona przez profesor Joannę Senyszyn. Szanowni Państwo, w związku z tym, patrząc na to, co się dzieje,
Będziemy o tym jeszcze pewnie wielokrotnie dyskutować, ale mała, szybka przypominajka do naszych widzów, bo chciałem pokazać Państwu na szybko, jaki jest czas oglądania naszych materiałów ludzi, którzy nie subskrybują, to jest ponad 82%, więc zachęcamy Państwa do tego, żeby jeżeli jeszcze Państwo nie subskrybują, to żeby to nadrobić i przechodzimy od razu do kolejnych pytań, no bo właśnie, to mamy kwestię farmy troli i AI. Mamy również prośbę Pani Profesor, żeby troszeczkę poprawić mikrofon, bo chyba się obija o coś, także ewentualnie taka jedna prośba. I wracając do tematu PiSu znowu, no bo przedyskutowaliśmy temat, czy rzeczywiście to mogłoby być taka skala tego wszystkiego, tak? I że ta liczba jest, tak bym powiedział, wyciągnięta teraz z kapelusza, no bo rzeczywiście jest chwytliwa, 100 miliardów. 100 miliardów to jest bardzo dużo i tak jak stwierdziliśmy, niewyobrażalna kwota dla wielu osób, bo wiele z nas, pewnie wielu z nas nie zobaczy nigdy takiej kwoty na żywo. Ani dziesiątej części tej kwoty, ani nawet jednej setnej. W związku z tym, pani profesor, czy nie obawia się też pani tego, że powiedziałbym, rozpocznie się takie polowanie na czarownicę, jeżeli chodzi o poprzedni rząd, czyli że po prostu nowy rząd zamiast skupić się na pracy merytorycznej, bo też zanim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o tym, że teraz posłowie mają bardzo długi urlop 6-tygodniowy z przerwy od obrad, gdzie Polacy w tych sondażach potrzeb mówią o rosnących kosztach życia, tak, o cenach energii, wody, a na razie, okej, jest to ważny postulat dla pewnie wielu wyborców, ale czy nie obawia się pani właśnie takiego przegięcia w drugą stronę? To znaczy, ja uważam, że to się musi dziać równolegle, że jedne działania nie wykluczają drugich działań. Dlatego, że ja sobie przypominam, od kilkudziesięciu lat ciągle się mówi, że prawa kobiet, prawo do aborcji to jest temat zastępczy i teraz usiłujemy mówić, że temat zastępczy to jest właśnie rozliczenie PiSu, bo są inne ważniejsze tematy. Po prostu jest tysiące ważnych spraw. W tej chwili mamy największy rząd od 1989 roku. Mamy ponad 120 ministrów i wiceministrów i oni powinni się zająć swoją pracą. Mamy 460 posłów, 100 senatorów. Ja nie widzę żadnego powodu, żeby oni mieli 6 tygodni urlopu. Jest tyle spraw do załatwienia, że gdyby mieli naprawdę 3 tygodnie urlopu, to by w zupełności wystarczyło. Także można się zająć naprawdę wszystkim i nie rozdzielać tak spraw na ważniejsze i mniej ważne, dlatego że dla części obywateli to jest ważniejsze, dla innych co innego jest ważniejsze. No ja na przykład z niejakim przerażeniem słucham, jak partia Czarzastego będzie w każdym województwie robić spotkania i się chwalić rentą wdowią. No renta wdowia, która miała wynosić 50%, a łącznie ze świadczeniem tym podstawowym, tą rentą własną czy emeryturą własną, miała nie przekraczać 3 średnich krajowych emerytur, no to będzie 15% i ma nie przekraczać 3 minimalnych emerytur. No to jest zasadnicza różnica. Miała nie przekraczać łącznie 10 tysięcy, teraz ma nie przekraczać łącznie 5 tysięcy. Miała być 50% świadczenia zmarłego współmałżonka, będzie 15%. No dla mnie to, i to jeszcze od przyszłego roku, i to od lipca, a nie od stycznia. Także tutaj nie ma się czym chwalić, trzeba po prostu brać się do roboty. Oczywiście prezydent to ciągle, jak to się mówi, no sypie piach w szprychy, znaczy wkłada kij w szprychy, a sypie nie wiem już w co piach. W tryby, pani, w każdym pani razie, profesor, w tryby, tak, o właśnie, tylko tak w tryby. Uzupełnimy. W tryby. To niech wetuje, no to w końcu całe społeczeństwo go znienawidzi i już on chyba na taczkach go wywiozą przed końcem kadencji, jak on będzie wetował wszystkie ustawy. Ale pan prezydent te, skończy które swoją. Poprawiają życie Polakom. Skończy swoją kadencję już rok, za rok. To jeszcze dużo można nabroić. Jeszcze ma przez rok bardzo duży wpływ na państwo, choć też mimo wszystko prezydent ma troszeczkę ograniczony z drugiej strony, ale jednak.
jest to pewnego rodzaju przeszkoda. Zadzwonił do nas jeszcze raz pan z Rybnika, a jako, że miał bardzo ciekawe pytanie, to pozwolimy mu jeszcze raz je zadać na żywo, w może zmienionej formie, bo no bo rzeczywiście to było rozbudowane ad vocem, także damy te szanse. Czy się słyszymy? I tak, dzień dobry ponownie. Ja się cieszę tutaj się, że tak powiem, szczęście dodzwoniłem normalnie, lepiej niż do telegry jakiejkolwiek, więc ja się naprawdę bardzo, bardzo cieszę. Chyba muszę zagrać w Totolotka, ale to tak na marginesie. Bo do pani profesor, żeby się dodzwonić, to naprawdę trzeba mieć szczęście. Więc moje pytanie brzmi, chciałbym zapytać, w jaki sposób zostanie po kadencji rozliczony pan nasz prezydent Andrzej Duda, skoro już wiadomo, że łamał tyle kroć razy konstytucję. Przepraszam za mój polski język, ale Jorzek jest Ślązok, więc zadzwonię z Rybnika, jak mówiłem wcześniej, więc czasami układam sobie w głowie, żeby po polsku dokładnie powiedzieć wszystko fajnie. Druga opcja, jakie tak naprawdę kryją się nie tyle interesy, to no nie wiem, sytuacje, że władza tak bardzo mocno obecna i poprzednia jest uległa kościołowi rzymskokatolickiemu. Celowo mówię rzymskokatolickiemu, nie ten. Kwestia jest tego typu, że po prostu dalej trzymają się ściśle tego, nie wiem, prymatu, że Kościół po prostu mówi to czy tamto, nie patrząc w ogóle, że państwo się zmieniło od tego czasu, ludzie się w państwie zmienili, że mamy po prostu inne myślenie, ludzie po prostu mają dostęp do wiedzy, wiedzą o tym, że no niestety chrześcijaństwo to nie jest jakiś tam, że tak powiem, idealny system wartości religijnych i tym podobne. Także co się kryje, że po prostu dalej brnie się w te korzenie chrześcijaństwa tak mocno i tak się to, że tak powiem, ciśnie ludziom i te wartości, żeby po prostu zakazywać rzeczy, które są ogólnie w świecie już dostępne, tak jak prawo do aborcji, prawo kobiet do decydowania o sobie. Co się za tym kryje dalej? Dziękuję bardzo. No, serdecznie pana pozdrawiam i cały Rybnik, bo mam tam wielu znajomych i przyjaciół. To bardzo piękne miasto i przyjazne. Tak, to bardzo ciekawe, o co pan pyta, no ale to właśnie wymagałoby bardzo długiego wykładu, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi o prezydenta Dudę, to myślę, że to jest dużo prostsze niż stosunki państwo-kościół. Prezydent Duda, moim zdaniem, powinien być absolutnie postawiony przed Trybunałem Stanu za to, co robił w czasie swojej kadencji, zarówno poprzedniej, jak i tej. Natomiast mam bardzo poważne wątpliwości, czy tak się stanie, czy wystarczy głosów do postawienia przed Trybunałem Stanu, bo przypomnijmy sobie, że przecież już minister Ziobro, gdyby był w 15 roku postawiony przed Trybunałem Stanu, drugi kaczyzm dwukadencyjny wyglądałby inaczej bez Ziobry niż wyglądał z ministrem Ziobro. Natomiast jeżeli chodzi o stosunki państwo-kościół, no to jest takie rzeczywiście zblatowanie państwa z kościołem. Premier Tusk w zasadzie obiecywał świeckie państwo, a musimy, to pan bardzo trafnie tutaj powiązał, to, że nie ma ustawy liberalizującej aborcję, że nie ma ustawy o związkach partnerskich czy równości małżeńskiej, o adopcji dzieci przez pary homoseksualne, no to jest z powodu nacisków Kościoła i z powodu tego, że wielu polityków, no głównie PSL-u, jakoś tak patrzy na to z dużą sympatią. I PSL nie zamierza zmieniać swojego postępowania w sensie takim, że tam nie ma dyscypliny partyjnej, ale większość posłów ma poglądy konserwatywne w tej kwestii i część też na pewno z innych partii. Ale to nie jest kwestia poglądów konserwatywnych.
No ale tak zagłosowali z tej motywacji. W związku z tym mam do pani pytanie. Nie. Ale mam do pani pytanie, bo czy według pani... Panie redaktorze, zagłosowali tak z obłudy. Pani profesor, no ale to jest pani opinia. Oni uważają, że oni bronią wartości konserwatywnych. Jestem przekonana, że ich matki, żony i kochanki robiły sobie skrobanki. No to pani profesor, jest to dość mocny zarzut, ale... PSL nie zamierza zmienić swojego postępowania prawdopodobnie w tej kwestii. I teraz... To znaczy, czy... na pewno nie zamierza zmienić, dobrze, ale bo czy uważa nie, pani, że jeżeli będzie to powtarzać te głosowania, to czy ta koalicja może się rozpaść, albo długofalowo PSL może być z niej usunięty? No bo PSL-owi mimo wszystko trzeciej drodze tak w sondażach nie spadło, żeby bez nich zbudować rząd, tak? A Lewicy na przykład trochę spadło na tyle, w porównaniu do oczywiście wyborów parlamentarnych. To znaczy... Lewica jest pod ścianą, więc oczywiście będzie ponawiać to, natomiast jest pytanie, czy to się znajdzie w programie obrad Sejmu, czy to będzie w ogóle rozpatrywane po raz kolejny, to jest zupełnie inne pytanie i na jaka będzie odpowiedź, co marszałek Hołownia zrobi, to tego nie wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o, przeczytałam ostatnio, no nie miałam czasu, bo to dosłownie parę minut temu przed programem, nie miałam czasu tego sprawdzić, że podobno PSL wziął na swoje barki, ze swojej puli, wziął do rządu jako sekretarza stanu pisowskiego posła z poprzedniej kadencji, który właśnie podpisał się pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie niekonstytucyjności aborcji z powodu wad płodu nieuleczalnych. Więc jeżeli takich ludzi i pisowców PSL promuje, jeżeli to prawda, no będę to sprawdzała po naszym programie zaraz, jeżeli to prawda, to jest wstrząsające. I tutaj premier Tusk powinien na to zareagować. Ale ja dzisiaj tak sobie też obejrzałam, ponieważ wśród tych 100 konkretów było też przecież równouprawnienie kobiet i dążenie do tego, żeby kobiety rzeczywiście były traktowane poważnie, no to akurat sobie obliczyłam, że wśród ministrów i wiceministrów, których jest razem 121, jest 75 mężczyzn, to znaczy 74%. No przecież to jest kpina, żeby 74% mężczyzn było, a zaledwie 26% kobiet. Wiadomo, że tam, a mamy 8 ministerstw, w którym nie ma na stanowiskach ministra i wiceministrów żadnej kobiety. Pani są profesor, w ogóle sami w związku mężczyźni. Z tym to jest jedna kwestia, a jeżeli chodzi, wracając do kwestii, powiedziałbym, oceny konserwatywnych postulatów, czy uważa pani, że właśnie to, że obecny rząd nie będzie miał większości do tych progresywnych postulatów, żeby je zrealizować długofalowo, może go po pierwsze zniszczyć w takim sensie, że ta koalicja się może rozpaść, a po drugie, czy uważa pani, że te aktualne problemy PiS doprowadzą raczej do rozpadu tej partii, czy raczej właśnie do mocnego zbicia się w ramach takiej oblężonej twierdzy i tak naprawdę dadzą PiSowi wiatr w żagle? Moim zdaniem jest bardzo możliwe, że PiS przetrwa ten kryzys i będzie atakował rząd, będzie się stawiał w roli takiego niewiniątka, niesłusznie oskarżanego, podczas gdy jest oskarżany jak najbardziej słusznie i powinien ponieść karę. Natomiast czy ten rząd się rozpadnie, czy ta koalicja przetrwa? Tak, uważam, że tak. Natomiast oczywiście jest taka możliwość, że po wyborach, jeżeli one będą przez Platformę, jeżeli Platforma swojego prezydenta będzie miała, to wówczas premier Tusk może dążyć do wcześniejszych wyborów, żeby właśnie umocnić pozycję Platformy Obywatelskiej jeszcze zdecydowanie bardziej w stosunku do tych innych partii z koalicji 15 października.
Pani profesor, i na koniec, tak trochę temat z innej beczki. Zakończyły się Igrzyska Olimpijskie. Pewnie Igrzyska. Tak, no zakończyły właśnie. Się Igrzyska. No niestety, nasz dorobek medalowy nie jest zbyt pokaźny, biorąc pod uwagę naszą historię na Igrzyskach. Ale mamy również, bym powiedział, pewnego rodzaju kontrowersje. Szczególnie wokół walki Julii Szeremety w finale boksu kobiecego. W związku z tym mam pytanie do pani. Czy uważa pani, że te zarzuty, które są stawiane wobec tych bokserek Imane Khelif i tej Tajwance mogą być prawdziwe? Bo nawet Donald Tusk trochę, bym powiedział, enigmatycznie się wypowiadał na portalu X, że są pewne kontrowersje w kontekście tego. I jak pani w ogóle podsumowuje te igrzyska? Bo otwarcie również było bardzo emocjonujące. Znaczy, otwarcie było piękne, zamknięcie było piękne. To rzeczywiście Francuzi dali no, popis zarówno kultury, finezji, dowcipu, lekkości francuskiej i byłam zachwycona zarówno otwarciem, jak i zamknięciem. Jeżeli natomiast chodzi o te kwestie kontrowersyjne, to jest bardzo trudna sprawa, dlatego że ja czytam, słucham i ja w zasadzie widzę, że te komentarze są jakby sprzeczne ze sobą, dlatego że słyszę, że czasami mają te zawodniczki wyższy poziom testosteronu, a później naraz słyszę, że one mają chromosomy XY. W związku z tym ja nie rozumiem, to są dwie zupełnie różne rzeczy, poziom testosteronu i chromosomy. Także ja bym chciała, żeby to fachowcy się na ten temat wypowiedzieli, ale oni się podobno wypowiedzieli, że to absolutnie są kobiety, które jak najbardziej nawet ten poziom testosteronu miały właściwy według badań i że miały prawo Pani profesor, walczyć w tych igrzyskach. Stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, które już za nami i w naszej rozmowie. Bardzo pani dziękuję za obecność. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów.